wiecie, że 1/3 powierzchni Borów Tucholskich znajduje się właśnie na terenie Kociewia? Bory Tucholskie to bogactwo runa leśnego. Znajduje się tutaj ponad 500 gatunków różnego rodzaju grzybów. A te grzyby to doskonały produkt do przyrządzania kocieskich potraw, takich jak na przykład salceson z grzybów. Jedziemy do lasu, jedziemy do lasu, jedziemy do lasu, jedziemy do lasu, jedziemy do lasu oddychać. Lasy są dla wszystkich i my się cieszymy, jeśli jak najwięcej ludzi przyjeżdża, ale las wymaga też pewnego szacunku. Las jest tak, jak dla nas w mieście są ulice, tak w lesie zwierzyna ma swoje ścieżki, my mamy swoje drogi i my musimy szanować to, bo my jesteśmy w lesie gośćmi. Bory Tucholskie to prawdziwa skarbnica przyrody naszego regionu. Jest to największy kompleks leśny Niżu Środkowoeuropejskiego i z obszaru kociewskiego zawierają się w nim dwa nadleśnictwa, Lubichowo i Kaliska. Kociewie natomiast obejmuje również obszary innych nadleśnictw, takich jak Starogard, częściowo nadleśnictw Dąbrowa, Osie. Lesistość tego obszaru to około 55-60%, wliczając w to jeszcze istniejące lasy prywatne. Jedziemy do lasu, jedziemy do lasu, jedziemy do lasu. Las to wielki obszar, który zawiera w sobie szereg i potrzeb, i atrakcji. To źródło naszego surowca leśnego, to też i miejsce pracy dla ludzi, to również tereny, na których powstaje coraz więcej nowych obiektów, mieszkań i letniskowych, i wykorzystywanych całorocznie. Ludzie uciekając z miast do wsi, starają się znaleźć dla siebie wytchnienie. Jedziemy do lasu, jedziemy do lasu. Bory to obszary, na których las porasta na najuboższych glebach. Tutaj rolnictwo przestaje być istotą utrzymania rodzin. Ludzie, szukając innych zajęć, zatrudnienia znajdują na naszych obszarach. Jest to region organicznie związany z sobą nawzajem, czyli miejscowa ludność z braku alternatywnych miejsc pracy korzysta z naszej oferty, dlatego też wielopokoleniowo pracują tutaj ludzie, z dziada na ojca, z ojca na syna, przekładając sobie sprzęt, maszyny, a także doświadczenie w kwestii tej specyfiki zawodu. Stoi pod lasem, bor przyrać jak gruba mkula sam. Przyszło do niej wilczysko, daj mnie babo kiblisko. Stoi baba, stoi pod lasem. Przyszło do niej wilczysko, daj mnie babo kiblisko. Dobrodziejstwo lasu, naszych terenów, to możliwość korzystania z zbioru runa leśnego, wypoczynku, rozwoju turystyki, łowiectwa. W tym lesie mamy różne zwierzęta. Rozpocznę od jeleni, bo to jest najpoważniejszy. Dla mnie to jest król puszczy, król, który króluje nad wszystkim. Już niedługo będziemy mieli rykowisko, wtedy można zobaczyć, jak potężnie on grzmi po lesie, echo jak idzie, jak byki ryczą. Następnie mamy sarny, następnie mamy dziki, no i mamy dużo zwierzyny drobnej. Lisa, kunę, jenota, szopa pracza. Te wszystkie drobne, które tego. No i bobra. Bób jest też takim symbolem Kociewia, bo największej bobra mamy tutaj. Dzisiaj mi nadleśniczy mówił, że około 600 egzemplarzy pływa po naszych rzekach. Nasz region
Borów Tucholskich jest szczególnym miejscem, gdzie wszystkie te skarby przyrody możemy tutaj spotkać i tutaj ich nazbierać. Takich wspaniałych przysmaków, jak są na Kociewiach, to nie ma, bo to są rarytasy, nasze perełki. Serdecznie tutaj zapraszamy. Jedziemy do lasu, na mech i na liście, jedziemy do lasu. Ja kocham las, często goszczę u niego, korzystam z dobrodziejstw runa leśnego, jem grzyby, jagody. Jesteśmy u pani Elżbiety Górnowicz w Osówku, która słynie z pieczenia tradycyjnego kociewskiego chleba. Z tego co wiem, to w pani rodzinie piecze się chleb wiele pokoleń. Pani bazuje na przepisie swojej teściowej, tak? Tak. Proszę mi powiedzieć, jak przyrządza się taki chleb? Co my tutaj mamy? Bo widzę, że tu jakieś składniki już zostały połączone. Rozpoczynam pieczenie chleba przeważnie wieczorem, dzień przed pieczeniem. I najczęściej to jest piątek. No dzisiaj niestety nie jest piątek, ale zaczynam w piątek. Do koponki sypię mąkę żytnią. Solę tą mąkę. Wlewam podgrzaną serwatkę, bo to jest chleb na serwatce. Żurak, czyli kwas chlebowy. I rozmącone drożdże. Wtedy wszystko i to mieszam. Wszystkie te składniki tutaj te są właśnie, te wszystkie tak? Składniki są tutaj. Teraz muszę wymieszać, bo ten chleb był robiony, ten rozczyn był wczoraj. To proszę zamieszać? Bardzo. Ja tutaj ten chleb był robiony wczoraj. Dzisiaj trzeba go jeszcze teraz wymieszać mąkę. On będzie musiał trochę postać i urobić, aż podwoi swoją objętość w koponce. Aha. I Tak, dokładnie, ta mąka musi być dokładnie. Na serwatce, mówiła pani, czyli żadnych już drożdży innych? Tak, drożdże są. Drożdże są drożdże, też. Aha. I to jest porcja na ile bochenków? Tutaj wyjdą trzy duże, takie tradycyjne bochny i jak zostanie, to jeszcze małe. I wtedy zostawia pani resztę na ten zaczyn znowu, tak? To znaczy, zaczyn robi się z tych resztek, czyli jak już przygniotę chleb, będę czyściła koponkę. To jest koponka, tak? To jest koponka. Mhm. I wtedy te resztki będę wkładała do żuraka. I jak jest za mało, to dosypuję trochę mąki, zalewam wodą i to przez tydzień wkładam do komory, do zimnego miejsca, przykrywam. I ona se spokojnie, on sobie robi i kiśnie. I to jest przepis, który znajduje się na liście ministerialnej, prawda? Tak. Pani Elu, powiedziała pani, że teraz czekamy, aż to podwoi swoją objętość. Czy zostawiamy to tutaj, czy jakie warunki muszą być spełnione, żeby urosło to ciasto? Musi być ciepło. Teraz tutaj zostawiamy, ten chleb tutaj będzie rósł w kuchni. Tutaj jest ciepło, nigdzie z nim nie idziemy. W tej kuchni nie piekę tego chleba, mam kuchnię gospodarczą, tam mam taką samą platę i będzie przeniesiony tam. Latem przenoszę bez przykrywania, jak jest cieplutko, blachy, jest ciepło. Ale tak jak dzisiaj jest mróz, przymrozek, te blachy będą przykryte ręcznikiem i na płytkach zaniesione i położone tam na stole. I wtedy będę wygarniać węgle. Jak węgle będą wygarnięte, chleb będzie wsadzany do pieca. Godzina, jak długo się piecze? Godzina 10 minut. Ciasto na chleb już podwoiło swoją objętość. Teraz będę przygniatać, ale pierwszy muszę przygotować blachy. Teraz będę przygniatała bochenki ciasta. Bochenki. Przygniatała, czyli co? Co to znaczy? Położę sobie trochę ciasta, tyle ile potrzebuję na bochenek. I będę... przygniatać mąką.
musi się odklejać od tak. Tego tutaj, tak? Naczynka. Mhm. Czy ja mogę pourabiać trochę? No. On się klei, tak jak się klei, to muszę mąkę wziąć? Tak, tak. Nie, tu jest mąki dość. Tutaj jest mąki dość. Trzeba wyrobić to, co jest w koponeczce. Dobra, nie pomogę. Tutaj. No. I teraz tutaj chcę przynieść. No, ładnie. Mój pierwszy w życiu chlebek. Można tak całą dłonią tylko powiedzieć. O. Ciasto już wyrosło. Teraz przykrywamy. Żeby nam nie zmarzło? No. Bo musimy przenieść. Dobra. I tutaj. I tak przygotowane ciasto zanosimy do pieca, tak? No. Idziemy do tamtej kuchni. Teraz zamykamy, jak jest włożony i zostawiamy na godzinę 20 minut. Kolejna potrawa, którą poznamy, będzie to salceson z grzybów, tak? Tak. To jakiś specjalny gatunek musi być tych grzybów? To muszą być grzyby, które mają w sobie klej, czyli podgrzybki, koziołki lub borowiki. I poza grzybami, które są głównym składnikiem tej potrawy, co jeszcze wchodzi w skład? Trochę boczku, żeby przysmażyć na nim cebulkę, jajka gotowane. I jajka surowe, aby ścisnęły te grzyby razem. I tutaj mamy te grzybki ugotowane, tak? Tak, i proszę zobaczyć, że te grzyby mają taki klej już w sobie. One się tak kleją. O. Salceson ma konsystencję taką stałą. Boczek w kosteczkę kroimy. Drobną, tak? Dobrze. Cebulę. Ile jajek ugotowanych? Trzy jajka ugotowane. Do tego są potrzebne. Czyli kolejna kocieska potrawa, która ma prawie mało składników, prawda? Tak, tak. Też boczek świeży czy wędzony? Czy... Tutaj może być i świeży boczek, i wędzony. Mamy tutaj przypieczoną cebulkę z kwareczkami. I teraz? Dobrze, teraz wrzucimy grzyby. Teraz wyłączam gaz. Włożę te ugotowane jajka. Teraz już jest gaz wyłączony. Tutaj wbijemy jeszcze surowe jajka, tak? Tak. Teraz ile sztuk? Teraz dwa. Teraz wlewamy te surowe jajka. Dobrze. I wrzucimy tą masę do woreczka z gazem. Mogę tutaj. A jeszcze woreczek z gazem. To gdzie to można nabyć, taki woreczek? Trzeba uszyć samemu. W międzyczasie wstawiam wodę, żeby ugotować ten salceson. Woreczek z gazem. Teraz to zawiążemy, wodę szyjemy, ale zawiążemy, będziemy mieli mniej roboty. I wstawimy do wody, żeby się ugotowało. Zagotować tylko, tak? Czy... Tak, z 10 minut pogotować. A, pogotować. Dobrze. Uszyć woreczek, ale trzeba kupić gazę normalnie w aptece, tak? Tak. I uszyć woreczek. Ja wezmę.
Teraz już jest ugotowane. I wyjmujemy to, bierze Pani Alinko, na talerz. Kładziemy. Przykrywamy. Nawet możemy to czymś obciążyć. I ustawiamy do zimnego pomieszczenia. Proszę bardzo. Już jak jest wystudzony, to wyjmujemy go. Zdejmujemy z niego tą, wyjmujemy go z tej gazy. To jest danie, które... To już jest gotowe, tak? Tak, gotowy to jest salceson. Gotowe danie. I to salceson sieje na zimno. Można jeść bez niczego, można jeść do chleba. Niektórzy lubią właśnie z ketchupem. Jako kanapkę. Proszę bardzo. I teraz pokażę Państwu, jak wygląda gotowy salceson z grzybów leśnych. Jest dum kociewiakam. Jest dum kociewiakam.